Siemanko widzowie, witam was ten środowy w sumie dzień. Dzisiaj mamy troszkę akcji do wykonania. W sumie to chcę wytestować w końcu mój nowy nabytek, czyli tą talerzóweczkę z hydropakiem. Podczepiłem już sobie siewniczek, umyłem go też przed akcją, żeby było wszystko elegancko. Tu wsypałem troszkę nasion, ale będzie trzeba jeszcze trochę wsypać, mam tu kilka tych worków. Więc widzowie, dzisiaj jedziemy siać owiec na największe moje pole, czyli tam co była kukurydza w tamtym roku. I dzisiaj po prostu tam polecimy sobie, widzowie, to ogarnąć. Nie wiem, czy Janina też będzie, mam nadzieję, że przyjedzie też. No bo tam ogólnie kawałek z tego pola, widzowie, wydzierżawiłem dla Janiny. No bo ono jest spore te pole, no to uznaliśmy, ja jej mówiłem, że ja tam owiec będę siał, co ona chce. No powiedziała, że też owiec, to najwyżej po prostu, żebym zasiał też jej. To ona mi odda, czy później wyliczy. Biją mnie! Gdzie bi? Gdzie bi? Kto bije? Kto bije? Kto bije cię, Janina? Co się stało? Janina, co się stało? Ej! Janina! Kurde, widzowie, coś się wydarzyło. Janina! Gdzie ty jesteś? Co się stało? Co ty tu? Co się stało? Kto cię bije? Pobili mnie, chuj! Kto cię pobił? Ukradli mi ciągnik mój! I hydropaka, i ciągnik! Zetora? Taki mnie pobili! Mówiłem ci, że to się źle skończy, ale kto ci ukradł? Złodziej jakiś przyjechał ukradł! Właściciel pewnie! Nie właściciel, bo on... Bo... Właścicielem Zetora jest las! Janina, mówiłem ci, że to się źle skończy, mówiłem! Nie mam tego! Widzowie, napełniamy się, wiedziałem, i tylko żeby tylko teraz problemów nie było, jak Kościół zgłosi to na policję, to tego. Widzowie, w takim razie ktoś Zetora musiał Janinie już odebrać, ktoś musiał zauważyć, że ona nie jeździ. A pojechała do gościa robić. Ogarnęłaś u tego gościa? Nie ogarnęłam. No i... Bardzo możemy dobrze. Użyć, a możemy użyć twojego hydropaka, żeby tam dokończyć, bo ja nie, bo ja jadę siać. Jarek, ale mnie pobili, no! Janina, się dziwisz, że gościu się wkurzył, że mu ciągnik ukradłaś? To ty się dziwisz? Ale to nie gościu, to złodzieje! Tak, złodzieje, na pewno ktoś ukradł by ci tego Zetora. Jak to wyglądało? Takie, bo tu ciężko jest Janina nasypać. Elegancko. Zajwijcie na celowo, chociaż... Pokradlisz. Zobacz, Janina, czy już full, czy nie? Nie, jeszcze nie full. No jeszcze nie full, dej! Dobra, tu trzeba widzieć, o tak o. Jeszcze się zmieści? Jeszcze trochę się namieści. A więc kiedy będzie full? Full? Czy jeszcze nie? Namieści. Widzowie, to kurde pełny będzie z tego, jak coś to jeszcze mamy w stodole. Czy mamy w stodole, jeszcze? Jeszcze namieści. No to jeszcze namieści. Widzicie ile tu worków idzie? Jeszcze namieści? Jeszcze namieści, 1 liter. 1 liter to dowalę jeszcze 1 liter w razie czego. Już? Dobra. Wysiądź z tego ciągnika. Wysiadaj z tego ciągnika, Janina! Wysiądź z tego ciągnika! Co ty robisz? On przód do góry idzie mu. Oj, to za duża waga do tego gruza. Wysiądź. Moim Zetorem to by się robiło. Żadnym twoim, dobra. Ja jadę na pole siać, tam co twoje też jest. O kurde, widzowie. Naprawdę tu przód do góry się pod... Zobaczcie, obciążenia z przodu brakuje. Mówiłem, o kurde to... O, kurde, jakiś maciarz. Kajta, widzowie, podniosę to. No teraz może będzie trochę delikatnie lepiej. Trzeba uważać. Ale to się wysoko podnosi. Widzowie, ogólnie dobrze by było obciążniki z przodu dołożyć, ale nie wiem, czy tu da radę więcej dołożyć. Ja już mam fulla. Ty, chyba da. A nie, masz fulla chyba, bo jeszcze ty masz, zobacz, pod ciągnikiem jakby, pod maską. No właśnie, więc widzowie, tego nie wiem, ale to jest lipa. Na koła by się chyba dało, że ewentualnie dołożyć tu ten z przodu ten, co ten Zetor miał. Tuza! Ty, Janina, jak tu teraz siać, ty mi powiedz? Chyba tutaj trzeba siać wzdłuż, tak tutaj, nie? Wzdłuż normalnie zacząć. Tutaj tak, później się będzie robić no tam tak, inaczej. Tak, tak. O tak o trzeba zacząć. Tutaj tak zacząć, czy... Nie, zacznij tak. Od lewej normalnie, według miedzy się. Według miedzy od siać? Miedzy. No, od miedzy o, ja pierdzielę, widzowie, tu trzeba koniecznie obciążniki jakieś pododawać do...
Bo ciężka będzie robota. Trauma jest, weź może chodź. Podjadziemy na rynek, coś kupimy. Nie no, trzeba sobie poradzić, no jak na rynku coś teraz kupisz. Widzowie, tu ja mam takie coś, ogarnąłem sobie, że to będzie pomagać w miarę jakoś prosto jechać. Dobra. Może ja bym na maskę usiadła. Czekajcie widzowie, muszę poustawiać siewnik. Tutaj. Okej, to tu trzeba jechać, o, cyk. O, dobra. Będzie jechać? Czekajcie widzowie. Ledwo. Ledwo? Dobra widzowie, trzeba to ogarniać jakoś. Widzowie, postanowiłem, że zacznę sobie stąd. O tak, zaczniemy. Poczekajcie teraz. Żeby to tak było równiutko porobione. Dobra, ogień. Sieje? No. Jest? No. Tutaj muszę włączyć inny ten. Dobra, idzie jakoś widzowie. Czekajcie, znacznik sobie tu ustawię. Żeby to jakoś szło. No tutaj mamy kawał pola do zasiania, to jest największe widzowie pole, tu będzie kawał też spory do koszenia. Tam janiny też jest kawałeczek. Kurde, co się on widzicie? A zasiejemy, o, idzie. Mój kawałek też twoim hydropekiem? No zasiejemy od razu i twój, tam janiny jest widzowie, o tam. Tam jest kawałek. Odtąd. Więc ja tu chcę, wiesz, żeby równiutko to posiać janina, to ja będę sobie robił no taki odtąd kurde... Odtąd jest mój. To zainstalowałem na live z widzami taki kurde... Do Ursusa, gdzie? O! Proszę widzowie, odkąd? Odtąd. Tam nie ma nic swojego, Janinko. Janinko, Janinko. Odkąd największa we wsi, moje. Bździnko. Tam dalej, tam dalej. Dobra. Później się będzie robić, widzowie. Trzeba powoli, obciążnik będziemy musieli dodać do niego ogólnie. Większy. Ja tam z przodu jeszcze patrzyłem. A to co, ja będę miała to... takie małe pole? Janina, będziesz miała takie, jakie żeśmy dogadywali. Wcześniej. I nie wydumuj. Ja takiego małego nie dogadywałam. Dogadywałaś, takie małe. Czekaj, poczekaj, muszę sobie, widzowie. Czekajcie, ja włączę chudy. Zobaczcie, coś takiego tutaj ogólnie wgrałem z wami podczas tego live'a, żeby nam się lepiej pracowało. Dobra, i teraz do przodu. Idzie, będzie szło, robiło. Nie zostawiał mijaków, Janina, zobacz. Zostawia trochę. Delikatnie dam do lewej. Takie coś żeśmy wspólnie zainstalowali, żeście mi pomogli, żeby Ursusem się lepiej robiło. To takie coś żeśmy zrobili, no fajnie, fajnie, wtedy równiutko można robić. Umiem, umiem. Widzowie, dlatego odtąd zaczęliśmy sobie, żeby równiutko było robione wszystko. Pole, także fajnie. A później co, widzowie, będziemy robić? Co będziemy robić? Tak jak po tytule żeście zobaczyli. Janina, dzisiaj oficjalne starcie. Oficjalne starcie, czyli moja BMK kontra twoje wszystkie samochody. Zobaczymy, który po prostu da radę sobie z BMK. O. Łokień z rury, przód do góry. To ty naprawdę myślisz, że ty masz jakiekolwiek szanse? Czekaj, to ty myślisz, że ja nie mam szansy z twoimi tymi, że tak powiem, wprost, padlinkami? Weź, padlaku, teraz opowiedziałeś słowa śmieszne. Janina, sorry, ale moja BMK jest potężna, tak? Dobra, widzowie, ogień. I działamy. Co Janina, zazdrościsz mi trochę tego hydropaka i tego siewnika? Ja mam lepszy. O, więc widzowie, tu siejemy sobie elegancko. Co masz lepsze? Hydropaka. Hydropaka? Przecież już straciłaś. Czy mówiłaś, nie, że cię go gościu... Nie, bo to mnie złodzieje okradli. Udzieje cię okradli. Ja wiedziałem, widzowie, że się to tak skończy. Ja to po prostu czułem w kości. Czułem to. I wiedziałem, że w końcu ktoś przyuważy, no bo jak ktoś tu na grzyby przyjechał, to znaczy, że jest okolic. A kojarzyłaś... Tak, a jaki gościu cię tam zatrzymał? Powiedz, może ja znam, czy coś? Łysa pała, gniciarz. Łysy. No trochę łysych tych znam, no to ja nie wiem, kurde, kto to mógł być. No nie wiem. Ale to będziesz miała problemy z tego tytułu, czy nie? Nie wiem. Nie wiem, wziął od ciebie jakiś numer czy coś? Mówił tylko, że ciebie zna i że idzie na policję. Mnie zna? No. To kto to był? Nie wiem, jakaś gnida, no ci mówię, złodziej. Ale tego Zetora to ja nie kojarzyłem, no to ja nie wiem, jak on mógł mnie znać. Czekajcie, no bo jak się pytał mnie, gdzie mieszkam, to powiedziałam, że na kolonii. Na kolonii, no. Z napisem MPG. To ty jesteś jakaś nienormalna?
Ty jesteś jakaś linia nienormalna i mnie teraz będą ganiać za twoją kradzież? Ale on powiedział, że to nie ty, bo on ciebie... Widzowie, jeszcze bym miał problemy przez Janinę, kiedy Janina powiedziała, że... tutaj. Nie, bo on powiedział, że tutaj on nie będzie przychodził, bo on ciebie znajdzie, żebym... Ej, co Alek, jest? Alek, ładnie robisz. Widzowie, co jest grane? Sami mi się wyłączy, widzowie, nie przejmujcie się, czasami mi się GPS wyłączy po prostu. O! Dobra, jedziemy. Dobra, działa. No, Janina, mam nadzieję, że ty żartujesz sobie, nie powiedziałeś, że to ja. No, powiedziałam, no. No to będzie za to rozliczona. Powiedziałam, ale on zaczął mówić, że jak łamy i mnie zaczął bić. I to ja możecie zapytać... Ej, no, ten GPS... A nie, działa. Możecie mnie zapytać, czemu ja tu robię też tym hydropakiem, jak tu jest już ogarnięte, wykultywowane. I zobie, to było dawno było robione, a ja tym po prostu hydropakiem zruszam ziemię, żeby była elegancka i wtedy będzie lepiej rosło. Ktoś tak napisze, to znaczy, że się nie rozumie. Ty chcesz, żeby ci więcej palił? Nie, nie, że więcej palił, tylko po prostu robię robotę taką, którą muszę zrobić. Na moim gospodarstwie. Moja Nina to na przykład na swoim gospodarstwie tylko wyprzedaje maszyny, wszystko tylko wyprzedaje. Nic nowego nie kupuje, tylko wyprzedaje. A w ogóle nie wiem, czy widzieliście? Janina łąkę kupiła. Super. Ciekawe, skąd na to kasę wzięła. Ciekawe, widzowie. To już mówiłam, że maszyny sprzedałam. No. Ale to za maszyny tyle byś nie wzięła za te, co ty sprzedałaś je. No wzięłam 11 tysięcy. No i ciekawy jestem, skąd reszta kasy na to. Reszta? Bardzo mocno mnie to ciekawi, jak to mówią. Resztę ukradłam. No to Janina, no to właśnie pewnie jeździłaś to swoją Audico i znowu okradałaś ludzi. Nie okradałam, tylko uczyłam ich kultury. No. I co, właśnie o to chodzi, o tym mówię, nie? O tym mówię. Janina, jeszcze ci się odbije ta Audica, zobaczysz. Bo już na komendzie, znaczy to wtedy po kradzieży jest afera, że... zostały po prostu skradzione z parkingu policyjnego auto. A wiedzą o tym, że to policjant kradł? Nie, policjant nie kradł, Janina kradła. Ja obiecałem Janinie, że poszedłem do policji, żeby pomóc i tyle. Zaraz się mogę dowiedzieć. No to jeżeli powiesz coś takiego, no to okej, no to kończy się nasze po prostu koleżeństwo i koniec. A jakie koleżeństwo? A okej, czyli się nigdy nie kolegowaliśmy, dobra, w porządku. Dla mnie jeszcze lepiej. Się nie muszę z tobą kolegować. Co? Kolegowaliśmy? A co, się nie kolegowaliśmy? Dzieju się, już wyrzuciłeś z MPG-terem jak chcesz? Ja nikogo nie wyrzucałem. Dzieju po prostu odpieprzył. I widzowie gdzieś tam się podziewa, no nie wiem, nie wiem gdzie. To jest dla mnie ciekawe. Sorki widzowie, za krótkie cięcie, ale niestety tutaj mi się ustawienia popieprzyły, więc może i gorsza jakość była na początku odcinka. No tragedia, to musiał trochę kombinować, bo mi się ustawienia poprzestawiały. Ogarniamy sobie z Janinką. No powiem tak, jestem zadowolony z tego śledztwa. Fajnie to wszystko działa, tylko szkoda, że... Nie mojego nie ma! To nie był twój Janina, tylko kradziony. Zamknij się. Ty się zamknij. No i widzowie, no po prostu jestem zadowolony. Tylko że brakuje obciążnika większego z przodu, no bo... Ale by się robiło na dwa zestawy. O nie, na moim polu byś nie robiła tym tu zestawem, na pewno. Czemu? Janina, prosta sprawa, dlatego, że jest skradzione. Dlatego, że jest to kradzione, dlatego byś tutaj nim nie robiła, bo ja bym później brał za to odpowiedzialność. Czarne kradzione. Kradzione. Dobra, jedź. Ale chociaż, powiem wam tak, to ma 3 metry. Ale radzi sobie świetnie, jest elegancko wszystko. Ty szykuj samochody, wyjmuj już z tego, z garażu. A, no dobra. No, bo będziemy się ścigać. To ja idę, będę szykowała i VMM-kę też naszykuję i rozgrzeję. No, ja tu i tak ciągnik zostawię, bo ja tu przyjdę później, to... A ciągnikiem też się ścigamy moim... A mojego samochodu, to, mój samochód to ty został w spokoju, Franco. Zasrana, o tyle ci powiem. Franco, to jesteś ty. No. Widzowie, przepraszam, muszę taki nezer, bo ona wszystko moje bierze i rozepsuje. Bo ja mam w audycji napęd 4. No, ja mam w BMC napęd na jedną ośkę. Człowieku! Od razu możesz sobie mówić przegraną. Znaczy to od razu ci mówię, że Audice to Audice i Mustanga z palcem w nosie. Dobra, czym się najpierw ścigamy, bo nie wiem co ustawiać.
Możemy przetestować najpierw tego. Na ulicę można w sumie. Dobra, później co? Później następnie przetestujmy twojego Mustanga, a później możemy tego SRT-ka. Dobra. No bo on jest najmocniejszy z tych wszystkich, tak podejrzewam, tak? Dodge Charger. Chyba no. Tak mi się wydaje, że jest. Będziemy robić rundki takie dookoła, nie? Takie tam na wprost i... W porządku, pan liniaku. W prawo, zresztą ja ci pokażę, jak będziemy robić rundkę. Więc będzie wszystko tak, jak ma być. A taranowanie się można robić? Niestety nie. No bo ja od kiedy jestem policjantką, to mam w instynktach to... Dobra, słuchajcie, ja zostawiam tutaj ten ciągnik. Dobra, tu nikt nie powinien go ukraść. I idziemy. Chodź, ja ci najpierw pokażę, jaką trasę będziemy robić. To możemy się Chargerem przejechać. Mustangiem jak już stoi tu. Albo Audi co? Nie, już Charger stoi. No to daj, ja będę kierować, żeby ci pokazać. Dobra, tylko ja ci wyjadę, bo ty nie masz szary, tak wąsko. No, na pewno. I stąd startujemy, tak jak rozstawiłaś te samochody, nie? Daj, ja będę kierował. Dobra, i zobacz. Jedziemy tu na wprost. Tu lecimy sobie elegancko, lecimy. Wolniej. Spokojnie, daj, spokojnie. Tu lecimy. O, jak dobrze pójdzie, tego SRT-ka porobię. Tu lecimy w prawo. Od razu, nie? Musi być mała rundka. Taka po prostu, żeby sprawdzić, które auto jest lepsze. Tylko nie oszukuj. Nie. A nie będę oszukiwał. Tylko ty nie oszukuj, że na skróty nie ma jazdy. Bo to będzie oszustwo i krętactwo. Nie ma jazdy na skróty. Zasady. Nie ma jazdy na skróty. Nie uderzamy w siebie. I po prostu ogień. A kto w ostatnich wyścigach we mnie piznął? Ja w ciebie nie uderzałem. I tutaj wyjeżdżamy, tu. I tu jeszcze nie jest oczywiście koniec wyścigu. Żeby był koniec wyścigu, musimy dojechać w to samo miejsce, czyli o tu jak już dojedziemy, tu już jest wygrana, nie? Tak, to będzie pierwszy. Dobra, czyli ustawiłaś je w kolejności, tak? Tak. Zaczynamy najpierw od Audicy. A ty, dobra, tylko jednym padłem będziesz się ścigał? No, a co jeszcze mam, że za przeproszeniem, do ścigania? A kiedy kupisz sobie coś innego? Nigdy. Janina, nawet jak sobie kupię coś drugiego, to na pewno BMK i tak u mnie będzie, bo jej nie sprzedam nigdy. Masz, to jest twój pierwszy pojazd do wyścigu. O nie. Koleżanko. To cykasz się, kurde, że przegrasz? Ogarnij się. Coś tak mam takie wrażenie. Dobra. Czekaj. Ogień? Ustawiam turbo. Dobra, na... Będzie... Ja ci... powiem ci, jak będziemy ruszać, ale na razie nie ruszaj, dobra? Będziemy ruszać tak o... 3, 4... I na ry ogień, dobra? Dobra? No. 3, 4... No false start, ale to mi tak, widzowie, nic... nie ma problemu. Czekajcie, ja dam jej trochę laby, dobra. Koniec. Koniec laby, widzowie. Ogień, godzimy, jo. Ej, no i proszę cię. Nie, zajechałaś mi drogę, no to. Nie ma taranowania od początku wyścig. No, ale chciałaś zajechać mi drogę. Wieku, chciałam ci zjechać, kto by przyjechał za prawą stroną, no to jest padło. Dobra, dawaj jeszcze raz w takim razie, ale. Ja zresztą widziałem, że chciałaś mi zajechać drogę, nie? Nie ma przyjechać prawą stroną, to nie są wyścigi, tylko to jest. No ale co nie ma? Zajechałaś mi drogę, kurde. Teraz nawet jak we mnie będziesz chciała uderzyć. Nie. No to teraz zasada. Wyprzedzamy tylko lewą stronę. Nie ma zasady. Wyprzedzamy po prostu jak się da po ulicy i tyle. No to dobra, ale nie było tej zasady wcześniej. Ja myślałam, że się ścigamy na warunkach ulicy. No dobra, tak? dawaj, no zobaczymy, no. Jeszcze raz. Dobra, można tu w sumie stąd zacząć. Nic. No poczekaj, był start! Nie było startu! No dobra, no to widzowie, nie ma wyścigu z Janiną, bo ona nie potrafi się ścigać. Jezu, no z tobą się nie da! Z tobą się nie da, frajerko! Inaczej do ciebie nie mogę się odzywać. Z tobą się nie da, 3, 4 i dopiero ogień. Ja, idziesz tu, czy nie? No, powiedziałeś 3, 4! Ja ci po prostu daję polecenie. A. Na jakie będziemy startować? Znaczy, ja i tak będę startować wcześniej, bo ja mam po prostu mniejsze przyspieszenie. Nie ma czegoś takiego.
3-4 i tak startujemy, a nie, że mniejsze przyspieszenie to... No uspokój się, jeszcze no, nie powiedziałem! Powiedziałeś! Pierdziele, ale ona jest idiotką, widzowie. Dobra. 3-4. Dobra, dajmy laby na początku. No i dobra, ogień. Koniec laby. Nie ma żadnej laby, widzowie, koniec. No ale co ty odpi***asz? No widzowie, zepchnęła mnie. Co to miało znaczyć w ogóle? No i jak takie oszustwa będą, to widzowie, jak mam się z nią ścigać? Wyścig! No. Ale to wygram. No ale na oszustwie, no to łatwo można wygrać. Bez oszustwa. Po co? Ja tak bym chciał, że nie ma miejsca. Nie skracaj sobie. Nie skracaj sobie. Nie skracaj. Masz frajerko. Chciałaś mnie oszukać? No, dobra, wygrałem. Sobie skracaj dalej. Chciałaś mnie zblokować? Okej. Dobra, teraz już nie masz szans. Dobra, zobaczymy. Ty tego Mustanga to ja z palcem w nosie. Dobra, 3-4. No, no i właśnie, no i proszę bardzo, te twoje, o. Proszę bardzo. Dobra, no to okej, chcesz oszukiwać, okej. Nie, ja nie oszukuję, to ty mi zajechałaś teraz drogę Mustangiem. Ja, widzowie, nawet się nie muszę wysilać, to BM-ko, mogę sobie na spokojnie lecieć. Nie trzeba się wysilać. Ops, no i ja widzę, co ty robisz, widzę, gdzie ty jesteś. Myślisz, że ci nie widać, jak skracasz? Ja nie skracam. No, było wszystko widać. Nie skracam. Było wszystko widać, gdzie ty byłaś. Dobra, widzowie, i co? Wygrana. No dobra, na oszustwie. To znaczy, możemy to powtórzyć, możemy to powtórzyć. To powtórzmy, ale dobra, nie liczyć ten wynik, dobra? Dobrze, bo powtórzmy. Twój false start był. Ja trochę szybciej wystartuję, dobra? 3-4, jedź. No jedź. Zanim poczekamy chwilę, dobra. Ale ten Mustang to i kocur patrzy, kurde, o. No, on idzie jak zły. Idzie jak zły, ja idę, dlatego dawaj. Dlatego to nie daje im jeździć, bo ty byś tego nie opanował. Dawaj, dawaj, o, idzie skracaj, nie skracaj. O, poszła, dawaj, no jedź, żeby kurde, jedź. Dawaj, dawaj, no, dawaj. Tylko wypchnęłaś mnie. Ja ci nie, no dawaj, jedź, no, jedź. Nie wyprzedzaj teraz, jak mnie wypchnęłaś. No jedź, no, już ci nie wyprzedzam, jedź. No ogarnij się na razie. No nie wyprzedzam cię, no jedź, no. Weź, no. No jedź, tak, no, nie, spoko. Na zakrętach się nie... czekaj, bo muszę się rozpędzić. No czekaj. No dobra, okej, super. Okej, no. Dobrze wiecie, ja mam tutaj słabszy hamulce. Dobra. Widzowie, druga wygrana. 3. Jeszcze teraz najgorsze, bo tutaj ten to jest naprawdę mocny. Ale widzowie, jeżeli to się uda i ja BM-ko porobię wszystkie 3 samochody Janiny, to będzie coś niesamowitego. Dawaj, Janina. 3-4. O, dobra, okej. Tak ruszasz. No weź! Ale co chciałaś zrobić? Przepieprzyła! Jeszcze raz! Dobra, jeszcze raz! Dam ci szansę! Dam ci szansę! Ja pierdzielę! Janina, to dobrze patrzę! Dobre ma samochody do wyścigów! Takie mocne samochody, tak... tego! Jeżeli będziesz coś jeszcze mówić o twoich samochodach, że są takie mocne, są takie zajebiste, to ja ci przypomnę! No i już ruszasz, tak? Już ruszasz! Janina, co ty robisz? Co robisz? Dobra, jazda. Spokojnie, widzowie, i tak to wygramy. No bo ja mam tutaj tył napęd, ja nie mogę wchodzić szybko w zakręty. O. Tu, widzowie, musimy gaz do dechy, bo tutaj ona może przyspieszyć. Dobra, przyspiesza z tego co... A nie ma szans już. Zobaczcie, jak w zakręty się wchodzi. Nie ma szans, Janina. Kurde blade ty! Dobra, nie, bo możemy powtórzyć. Którym samochodem chcesz powtórzyć wyścig? Dobra, wygrałem, widzowie! Z wszystkimi samochodami Janiny wygrałem! Ze wszystkimi samochodami Janiny! Dodziem powtórzę! No dobra, no to dawaj, chodź. Ale teraz ja wyłączę trakcję, myślę, że szans. No dobra, no to... Ja otworzę maskę, żeby chłodzenie lepsze było.
Dobra, i 3, bagażnik. 4. Czekaj! No. Bagażnik jeszcze otworzy. Dobra. Dobra. 3, 4. A czemu startujesz szybko? No bo tak startuję tak samo jak i ty. Widzisz? O kurde. O kurde! O ja pier... Widzowie! Co jest? Co jest grane? Nie, 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 nie. To w takim razie będzie musiało być do 3 razy sztuka, jak ty to wygrasz. Widzowie, co jest grane? Co się stało? Mówiłam, że chłodzenie włączam. Mówiłam! Nie, no co się odpieprzyło? Co się odpierdzieliło, widzowie? Jak coś, to jeszcze będzie dogrywka, Janina. Wiesz będzie. O tym. Wypieprzyło mnie trochę tutaj. Dobra, będzie musiała być dogrywka. Dobra. Łatwo! Nie, nie, nie! Tak! Nie! Łatwo! Nie! Wygrane! Raz! Wygrane! Raz wygrałem ja, raz ty i robimy jeszcze raz teraz dogrywkę. Kto. Ej, ale czemu ty ruszasz? No to widzowie, ona na falstarcie rusza, nawet nie było żadnego odliczania. Dobra, teraz to ja się skupiam, widzowie, nie dam jej wygrać. Nie ma stukania! Dobra. No to dobra! Zajebiście, no zajebiście! No powtórzmy, no powtórzmy. Ale uderzyłaś! No, uderzyłaś? Ale no to czemu? Ale nie, ja też uderzyłem, czemu nie powtórzyliśmy wcześniej? Dobra. Ale czemu nie powtórzyliśmy przed chwilą, no jak ja też uderzyłem w słup? No to dobra. I ty byłaś zadowolona. Dobra, powtórzmy, weź. Trudno. No to, ale ja nie jestem takumentą jak ty. To w takim razie poprzedni wyścig też się nie liczy. Bo ja uderzyłem. No dobra. No dobra, czyli ja wygrałem cały wyścig, no bo ja za pierwszy raz wygrałem, czyli. Ale nie. Nie, tamten żyć, tylko ten wcześniejszy, co wygrałeś z tym Mustangiem. Nie, liczy się. Nie, nie liczy. Liczy. Nie, nie liczy. Tak ja z Mustangiem wygrałem kilka razy, ze dwa razy ścigałem się tak. Z Mustangiem. Dobra, dawaj, no na, tylko na 3-4, a nie, ty ruszasz takie. Nie, no to ja się nie zgadzam takie coś. Sorry. To jedź sobie. Ja wyścigu nie zacząłem, nie. Nie, nie, nie. Chodź tu, wracaj. Bo ja się nie ścigam na takie coś. Nie ma czegoś takiego. Albo startujemy od tego, albo nie. Dobra, czyli koniec wyścigów, tak? Tylko poczekaj, bo... Słuchaj, albo normalnie startujesz, albo nie. Ale poczekaj, bo jestem jakby mało silna i... Albo startujesz normalnie, albo nie. Jedzie Janina, jedzie, ustawiaj się. Ale od razu tutaj mówię, że teraz... Już od razu mówię, bo wcześniejsi wyścigi... Były tylko z trakcie wyłączone, ale teraz ja włączę w turbo sprężarkę. Dobra, włączaj, tylko na 3-4 ruszamy, a nie takie ruszasz sobie kiedy chcesz. Czekaj no! Ustawiam się po ciebie. Ale czemu jedziesz cały czas? Mam sprzęgło, puszczam. 3-4! Widzowie, ogień. Ogień, full skupienie ma być. Ej, nie, poczekaj, poczekaj. Nie ma poczekaj! Czekaj. Dobra, ogień. Jedzie ona? Nie jedzie. Widzowie, wygrana. W kieszeni BMK kontra Dodge Charger. Prawie, ile ona, znaczy nie, 717 koni. BMK? Nie zdradzę, widzowie. Napis na tym, M5. Nikt mi nie wie, że to jest prawie... No i nie, no Janina, no to takie oszustwo, to ty sobie możesz, wiesz co? Jeszcze przypieprzyłaś drzewko i jeszcze wygrałem nawet z oszustwem. Dobra. No to dobra. No mi było ciężko dzisiaj, bo... No Janina, co, chcesz oszukiwać? Dobra. No ja, widzowie, no wygrałem, napiszcie, no. Napiszcie, czy chcecie powtórkę, jak będę trzeźwa. Widzowie! Oficjalnie wygrałem BM-ką. BM-ka obrobiła wszystkie auta Janiny. Oficjalnie! Wszystkie te samochody, co stoją cię na podwórku, są gówno warte! Janino! To niech widzowie napiszą, czy chcą powtórkę, jak wytrzeźwieje. Widzowie! Chcecie powtórkę, jak ja wytrzeźwieje? Możemy coś takiego nagrać, nie ma problemu, no ale po prostu wygrałem. Wygrałem. Yeah! Trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie.